Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Planu Duszy. Na wstępie mam krótki komunikat. Chciałabym zapowiedzieć taki kurs, który będę prowadzić. To jest certyfikowany kurs odczytu Planu Duszy. Będę go prowadzić w październiku od 18 do 20 włącznie w Bydgoszczy. I te zajęcia będą na temat odczytywania planu dusz, prowadzenia sesji planu duszy w oparciu o alfabet hebrajski. Więcej szczegółów, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można znaleźć na mojej stronie internetowej www.planduszy.pl lub na Facebooku, albo można do mnie napisać po prostu na adres mailowy, który widzicie w lewym rogu na tym filmie. Też jest w opisie filmu. Bardzo dziękuję za Wasze wszystkie komentarze, Wasze maile, wiadomości i wszystkie miłe słowa, które piszecie do mnie. Bardzo mi to pomaga i zachęca do dalszej pracy. I zapraszam Was teraz na czytania dla każdego znaku zodiaku z osobna. Witam wszystkie wodniki w czytaniu na sierpień 2019. Zobaczmy, co tutaj jest w głównej energii. 10 buław. 10 buław to jest karta takiego przeciążenia. Zresztą litera hebrajska J tutaj też w tłumaczeniu to jest dłoń, ramię, to jest praca. To jest bycie w służbie, służenie. I właściwie takie bycie w tej praktycznej, takiej ziemskiej bardzo energii, takiego nabierania różnych obowiązków. I w związku z tym poczucie, że właściwie jeszcze coś dojdzie, to nie dam rady. Także to jest jakaś kwestia też zakończenia, to jest w Malkut na drzewie życia, czyli może tutaj chodzić o jakieś zakończenie jakiegoś etapu obciążającego nasz system, tak? Czyli obowiązków być może, bo wakacje dla niektórych kończy się taki moment, gdzie można będzie pojechać na urlop, odpocząć i może tu chodzić o to, że przychodzi taki wypoczynek po okresie, w którym mieliśmy bardzo dużo na głowie różnych spraw. Tutaj mamy Saturna w Strzelcu i to mówi o czasem o potrzebie takiego posiadania od innych ludzi takiego pozwolenia na to, żeby oni po prostu powiedzieli tak, tak, to co robisz to jest dobrze. I takiego połączenia, czy takiego przywiązania raczej do takiej reputacji człowieka, który jest zajęty, pracuje i ma pełno obowiązków nawalone na niego tak, że ledwo oddycha, tak? Więc trzeba by tutaj się pozastanawiać i przyjrzeć temu. Być może to będzie taki sierpień dla niektórych. Bardzo obowiązków, duża ilość i coraz więcej ich. Ponieważ może już wrócili z urlopu, tak? Już lipiec praktycznie prawie minął, więc część osób już jest po urlopie. To wszystko w zależności od indywidualnej sytuacji, ponieważ czytanie jest ogólne, więc to, co rezonuje, to bierzcie, a reszta to już trudno. Tutaj mamy wisielca, który odchodzi do przeszłości, czyli taki zastój wcześniej. Jakiś był zastój, jakaś potrzeba obejrzenia siebie i w ogóle życia swojego, albo zawieszenia się i takie oczekiwanie, że coś się zmieni albo coś się stanie i nic się nie działo. To też jest może moment takiego oświecenia, że nadchodzi czas, w którym trzeba będzie coś zadziałać. To są wielkie arkana, tutaj ta dziesiątka to są małe arkana, więc tutaj jakby do przyszłości odchodzi taki moment zastoju, moment oświecenia, gdzie tutaj teraz nabieramy tych obowiązków, ponieważ może w niektórych wypadkach jest taka potrzeba, żeby sobie poogarniać różne rzeczy, a może zakończyć coś, tak? I tu było takie zastanowienie nad tym, czy zakończyć, czy jeszcze ciągnąć. I tutaj może doszło już do decyzji i jest w ten moment przyjdzie w sierpniu tego zakończenia, więc to nie wiem, w zależności. Zobaczmy, co się dzieje. O, w przyszłości mamy 10 mieczy, czyli energię zakończenia. To jest zakończenie i możliwość rozpoczęcia od nowa.
Czyli to zawieszenie dla niektórych to nie bez kozery było, ponieważ trzeba było tutaj powisieć i pozastanawiać się, żeby móc pozakańczać. 0,2 to też znaczące jest. Zakańczanie jakiegoś etapu albo odchodzenie od jakiejś rzeczy czy osoby. Od czegoś, co właściwie się skończyło i już nie jest żywe, nie żyje, jest, leży. Tak samo tutaj to było obciążające być może to połączenie, czy to z osobą, czy to z pracą, czy to nie wiadomo, obojętnie, z czym by to nie było powiązanie, to tutaj jakby dobiega końca ten czas. Zobaczmy, co tutaj dzieje się, jeżeli chodzi o żywioł ognia. I tutaj mamy rycerza kielichów, czyli mamy tutaj jakąś ofertę. To może dotyczyć pracy, to może dotyczyć jakiejś zmiany kariery, tak? Jakiegoś pójścia w robienie czegoś innego. Teraz rycerz kielichów to jest osoba, która jest mniej doświadczona niż król. Na drzewie życia jest Tiferet i to jest tutaj. I to jest takie wypływające z duszy, taka potrzeba akcji, podjęcia jakiejś decyzji, ruszenia do jakiegoś działania. Ponieważ ta dusza zawsze wymusza na nas, jakby z wnętrza gdzieś tam, wszystko niby jest dookoła tak ok, ale my czujemy, że gdzieś tam musimy coś skończyć, musimy gdzieś pójść w inne miejsce, coś nowego zacząć. I tutaj może to być taki wewnętrzny przymus. Chociaż jest to energia niestała, ale to jest potrzeba akcji, potrzeba ruszenia, potrzeba zmiany. Tutaj jest woda, więc mamy tutaj przeciwstawne żywioły. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o wisielca, to też jest woda, więc mamy tutaj ten kawałek w tej chwili wodny. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w powietrzu, bo tutaj mamy żywioł powietrza i tutaj z kolei mamy królową buław. Czyli bardzo taką energię kreatywną, wychodzącą do ludzi, taką, która wie, o co jej chodzi i wie, co chce robić. Bierze tą swoją buławę i wyrusza. Może to być też ktoś z pracy, może to być jakaś osoba w pracy, możecie to być wy, chociaż wy jesteście znakiem powietrznym, a tutaj mamy królową buław, czyli ogniową królową. Może to być jakiś awans pracy na wyższe stanowisko, ponieważ królowa siedzi na tronie i królowa rządzi, tak? Więc może dla niektórych to będzie awans i to będzie pójście na wyższe stanowisko i z tym od razu łączy się tutaj obciążenie, tak? I duża ilość obowiązków. Ja jeszcze tutaj potem sprawdzę, dołożymy jakąś kartę, ale potem w przyszłości to może też być zakończenie tego etapu bycia pracownikiem i wyjścia w nowe, tak? Bo to się kończy. To coś, jeżeli mamy awans, no to później by musiał ktoś nas zdegradować, żeby spaść. No, być może w niektórych przypadkach tak się stanie, ale no, nie bądźmy czarnowidzami. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w uczuciach. A tu się nam pokazuje król mieczy w uczuciach. To może być osoba świetnie władająca swoim intelektem, tak? Bardzo oczytany człowiek, wykształcony. Może to być osoba na stanowisku, jakiś może być to lekarz, dyplomata, pilot, no ktoś, kto świetnie sobie radzi i jest w pozycji lidera. No i teraz tak, ma miecz i on tym mieczem może różnie. Może go używać, atakować, może go używać, jak, żeby się bronić. A może to też być osoba, która pojawi się w waszym życiu, która będzie osobą, w której się zakochacie, albo która będzie, którą będziecie się interesować, powiedzmy w ten sposób. Więc mamy tutaj po przekątnej królową i króla, a tu mamy z kolei rycerza. Jak widzicie, jest w tej chwili sporo kart dworskich, które mówią o jakichś
ludziach w waszym życiu, którzy będą mieli wpływ na was. Ta osoba też może mieć wpływ, może to być doradca, który będzie doradzał na temat związku czy małżeństwa. Może to być ktoś, kto powie wam, w jaki sposób macie pomóc sobie, jeżeli w związku nie działa coś. Bo tutaj mamy wiele obowiązków, tutaj mamy jakieś zakończenie, więc to może być kwestia tutaj udania się do doradcy, do kogoś, kto pomaga w trudnych sytuacjach, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, bo tutaj dochodzi do jakiegoś zakończenia, więc może to być dla niektórych rozwód, a tutaj było takie właśnie duże oczekiwanie, duże przemyślenia, odwrócenie perspektywy i zwracanie uwagi na to, czego ja chcę i dokąd idę. I gdzie jestem w związku być może, bo to mówię, ogólne czytanie. Tutaj mamy w pozycji żywiołu ziemi, mamy koło fortuny, które zazwyczaj mówi o dobrej zmianie, o pozytywnej zmianie, o tym, że nadchodzi lepszy czas, że będzie się wtedy lepiej żyło. Tylko że z kołem fortuny też jest tak, bo to jest koło losu, że ten los się zmienia. I to koło się obraca i czasami jak siedzimy na tym kole i jesteśmy na szczycie, to potem ono się obraca i my spadamy na dół. Albo z kolei jeśli jesteśmy na dole, to koło się obraca i wspinamy się i jesteśmy w drodze na szczyt. Więc dla niektórych będzie to droga na szczyt kariery, bo tutaj mamy tą królową i tu to koło. Dla innych może to być odwrotnie, może to być degradacja albo może być zakończenie związku, w zależności od tego, w jakiej jesteście sytuacji. Ponieważ są te karty, te dziesiątki, to jest na pewno jakieś zakończenie. Czy teraz pozytywnym, czy negatywnym tego słowa znaczeniu, to indywidualnie trzeba sprawdzić. Zobaczmy, co mówi nam tutaj karta nadzieje, obawy. Ta karta mówi o zagłębieniu się w siebie. To też może być to, co na górze, to na dole. To też jest zajrzenie do środka. Sprawdzenie, jak ja się czuję w ogóle w tej sytuacji. Jeżeli miałabym, czy miałbym być na wysokim stanowisku, to czy ja tego chcę na pewno i czy ja czuję, że to jest dla mnie. Jeżeli miałoby się skończyć małżeństwo, czy miałoby się skończyć jakiś związek, czy coś innego, to w jaki sposób mam sobie z tym poradzić też, tak? Więc wszystko to, ta cała mądrość jest w nas i to jest wejście gdzieś do takiego odosobnionego pomieszczenia, czy wyjście i popatrzenie w lustro, zagłębienie się, spojrzenie sobie w oczy, czego ja chcę, zapytanie siebie samego, siebie samej. Czy to, co robię, jest właściwe? Czy ja chcę tutaj coś zakończyć? Czy jest to właściwy czas? Jako wynik mamy 6 mieczy. 6 mieczy, czyli równowaga. Tutaj dusza. To jest w tym na drzewie życia. To jest w Tiferet, tak? To jest w tym filarze, który jest w środku. To jest takie zrównoważenie umysłu, bo mamy tutaj miecze i po takich wszystkich jakichś zawirowaniach to jest przepłynięcie, udanie się w podróż, pojechanie gdzieś w spokojniejsze okolice, czyli może to być spokojniejsza okolica w nas samych, nasz spokojniejszy umysł, który mniej wtedy reaguje emocjonalnie czy mniej nerwowo reaguje na jakieś zmiany. Dla innych no, może być to fizyczna podróż, jakiś wyjazd służbowy, może to być wyjazd w jakąś drogę, w jakąś krótką albo dłuższą wyprawę. A tutaj jeszcze poproszę o rozjaśnienie nam kilku kart. Najpierw zobaczymy tą główną energię. Tą.
Zobaczmy. Tutaj mamy zwycięstwo, tak? Czyli wokół Was atmosfera takiego zwycięskiego wjazdu, takiego rozpoznania przez środowisko, że jesteście w dobrym miejscu. Tutaj jest karta 6 kielichów na te 10 buław, czyli kubeł zimnej wody. Właściwie to jest coś związane z przeszłością. To obciążenie, ta praca tutaj, to takie coś z przeszłości. Może to właśnie być związek, bo mamy tu kobietę i mężczyznę, znaczy dziecko, no dzieci. Mamy żeńską i męską energię, czyli mamy tutaj, być może dotyczy to związku, zakończenie, bo za dużo tutaj już narosło różnych rzeczy. Może skończyła się miłość, bo to też jest dziesiątka, zakończenie. Zobaczmy, co tu. Tutaj to jest takie zamknięcie się trochę i usztywnienie. Mamy czwórkę monet na tą dziesiątkę. To może być chęć rozpoczęcia czegoś po swojemu. Takie zamknięcie się na to, co się dzieje i wyjście potem, bo żeby coś zacząć, to musi się coś skończyć, więc ta dziesiątka mówi o zakończeniu. I wtedy jest tu potrzeba wyznaczenia granic innym ludziom. To jest też potrzeba takiego zadbania o swoje finanse, tak, żeby nie zostać się bez grosza. Jeśli w przypadku małżeństwa, które trwa, no to wiadomo, to może być tutaj doradca i to trzeba będzie załatwiać jakieś sprawy finansowe, żeby rozstanie było właściwe, czyli żeby każda ze stron miała coś, co przez lata budowała czy wypracowała. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, ale tu może być jakieś zamknięcie, taka chęć zamknięcia się, trzymania tego wszystkiego dla siebie, bo to bardzo często jest taka karta takiego chytrusa, więc tu uważajcie, co tu się będzie działo, coś się będzie kończyć i ktoś będzie chciał trzymać to wszystko jakby takie zamknięte. Nie wiem, czy to wy, czy to może współpartner, nie wiadomo. A tutaj pokazuje się w kole fortuny sprawiedliwe rozwiązanie, czyli to, co dajesz, to dostajesz. Więc dla tych, którzy dają i swoje serce tutaj potrafią dać, dzielić się sobą, dzielić się tym, co mają z innymi, to dostaną też w zamian, tak? Czyli jeśli daliście dobro, dostajecie dobro, jeśli dajecie zło, to dostajecie zło. Tak, taka jest filozofia tutaj za tymi kartami. Więc indywidualnie będziecie wiedzieć, o czym mowa. A tutaj na te sześć mieczy mamy 5 buław. Czyli taka burza mózgów trochę. Gdzie wyjechać, czy pojechać, czy właściwie zostać. Taka trochę konsternacja. Bo tu jest potrzeba być w takim uspokojeniu umysłu, a tutaj przyszła karta, która mówi, że to taka może być frustracja na ten temat. Gdzie pojechać, żeby osiągnąć ten spokój w tym umyśle? Bo nie wszędzie się to uda, tak? Jeżeli pojedziecie do jakiegoś kurortu, wyjedziecie sobie na jakiś tydzień, 3 dni nawet i będzie hałas, będzie głośno, będzie w ogóle jakieś towarzystwo, to nie da się być w wyciszeniu, tak, jak tego potrzebuje tutaj ta osoba, pustelnik. No, łatwe czytanie to nie jest, muszę powiedzieć. Na pewno specyficzne bardzo. Jeszcze na sam koniec jedna karta z takiej wyroczni, mapa zaczarowana, magiczna mapa, która nas tutaj zaprowadzi, może rozjaśni, może doda jakieś informacji do tego czytania i na pewno zamkniemy to czytanie tą kartą. Jedna karta dla wodnika. Pole marzeń. Karta jest śliczna.
pole marzeń. Tylko że w odwróceniu, tak? Czyli co? Za dużo marzymy? Może nasze marzenia są takie mało realne, mało możliwe do spełnienia? Zaraz zobaczymy. Czy to są Twoje marzenia? Takie pytanie tutaj zadaje autorka tej talii. Czy to są może marzenia, które ma ktoś inny? Czy Ty podążasz za pieniędzmi, za tym posiadaniem, za prestiżem, czyli to, co mówiłam na początku, to takie właśnie, co tutaj ma Saturn w strzelcu, prestiż, czasami potrzebę takiego błyszczenia i posiadania tego prestiżu. Czy takie pytania sobie trzeba zadać? Czy przedkładasz takie bardzo spokojne, czy może niespokojne, ale takie zabezpieczone życie, czy przedkładasz właśnie takie życie ponad to, żeby być spełnionym? I tu właśnie jest cały czas mowa o tym, i ten wisielec, i pustelnik, to te dwie karty mówią o tym potrzebie zajrzenia w siebie, potrzebie odwrócenia perspektywy, o takim oświeceniu się na ten temat. I czy to takie, tak jak mówiłam wcześniej, takie pogłaskanie po głowie przez innego człowieka, czy to jest Tobie potrzebne? Czy oczekujesz takiego, nie mogę słowa teraz znaleźć, takiej aprobaty, o. Czy potrzebna jest aprobata drugiego człowieka, żeby zmotywować do sukcesu siebie? I tak jak wspomniałam, to jest czas na to, żeby ocenić, jak dalece te moje marzenia, czy talenty, czy chęć do tego, żeby coś kreować, czy mieć inspirację, czy one są takie właśnie możliwe do spełnienia. Nie bać się trzeba wejść do tego właśnie miejsca, do tego miejsca, gdzie możemy marzyć, tak? Żeby móc wykreować sobie to coś, co chcemy. Żeby to było jasne. Żeby wyrosły nowe, fajne rzeczy. Tutaj mamy takie jajka na tym polu. Bardzo ładne. Natura zawsze ma taką możliwość i taki talent do zmiany i do odrodzenia. I tu jest też przypomnienie o tym, że w Was, w środku Was macie wszystko, co pozwoli Wam zmienić siebie, czy zmienić sytuację, czy wykreować to, czego chcecie, czy spełnić swoje marzenia, bo te marzenia trzeba sobie zrewidować, można spisać, można spać z nimi, można, teraz zbliża się nów księżyca, można tutaj zacząć od nowego, tylko trzeba najpierw wejrzeć w siebie, najpierw zobaczyć, gdzie ja jestem, w którym miejscu, gdzie mogę iść i dokąd, i czy tam na pewno chcę pójść. Gdzie mnie woła życie. Nie tylko poczucie bezpieczeństwa, które daje mi inny człowiek, ale też poczucie spełnienia. To jest bardzo ważne często i ta dusza nas tak tutaj ciągnie. I tu mamy też rycerza, który o tym mówi. Tego Wam życzę, żebyście osiągnęli połączenie z samym sobą, doświadczyli takiego oświecenia czy objawienia, co chcecie dalej czynić, robić i żeby te marzenia, które będziecie mieli, były fajne i możliwe do spełnienia. Życzę Wam udanego sierpnia. Pozdrawiam.